Heja. Czasami się pytacie, jaki czołg wziąć za żetony z przepustki bitewnej. Opcji jest cała masa, bo ludzie preferują różnego typu czołgi. Jeden woli pograć ciężarem, inny niszczycielem. Są ludzie, którzy nawet artę lubią. A co do wyboru czołgów za żetony? Z każdym sezonem jest ich więcej i więcej. Jeżeli dopiero zaczynacie kolekcjonować maszyny z przepustki, to definitywnie chorym czołgiem jest Kobra. Niby sytuacyjna, ale uważam, że w większości gier odnajdzie się bez problemu. Jest też Face, solidny hatek, który przypadnie większości z was do gustu. Charfutur, posiadający bardzo celne działo. Jednak co dalej, jeśli macie te czołgi i zastanawiacie się, jaką maszynę następną wybrać? Podrzucam wam więc propozycję. Bezeta 58 2. Trochę to taki Tyszkiewicz, a trochę nie. Już tłumaczę czemu. Praktycznie ta sama wieża, jednak zupełnie inny pancerz przedni. Bezetą nie będziecie mogli zgrywać wielkiego bohatera jadąc przed siebie, gdy nie ma dziesiątek z myślą, że będziecie odbijać większość pestek. Wartości są niższe niż na jego polskim odpowiedniku. Trzeba się bardziej napocić, bo granie 1 do 1, jak naszą rodzimą dziewiątką, raczej nie wchodzi w grę. Coś za coś, jak to mówią, bo za to strzela się przyjemniej. Działo pomimo ciut niższej alfy posiada praktycznie ten sam DPM i lepszy rozrzut. Jeśli zapytacie się mnie, czy to klon, to odpowiem wam, że pod pewnymi względami na pewno. Z drugiej strony jest bardziej wymagający, ale równie przyjemny co Polak. Albo chociaż na zbliżonym poziomie. Bo przyznam szczerze, czasami zdarzyło mi się poprzeklinać na tę maszynkę. Niekiedy nawet delikatny sajdzik do przeciwnika nie daje sobie rady, a granie na wieżę przez wzgląd na garnki bywa uporczywe, bo są sporych rozmiarów. Starajcie się przed oddaniem strzału, gdy gracie za nasypem, jakąś przeszkodą wymusić strzał przeciwnika, zostając w ciągłym ruchu. Co do zestawów, to wyrzućmy stabę i dajmy HP lub turbo, w zależności od mapy, ulepszone celowanie najlepiej z nagród i oczywiście dosyłacz. A wydajcie mi znać, jaki jest wasz ulubiony czołg za żetony. Narci! Bomba! Jak to pizga mocno. A czemu więcej nie ma ziomków? A to proszę, ale psikus. No zobaczymy kiedy to w ogóle wejdzie, wiesz? Czy oni faktycznie to wypuszczą wszystko w jednym patchu? Czy może będą to jakoś dzielić, wiesz, no... Znając Wargaming, część rzeczy z tego patcha wielkiego, który wrzucili, może się po prostu wysypać, nie? Wolałbym, żeby się nie wysypało, no ale... W życiu ogólnie bywa różnie. Czemu tego K2 się nie da tutaj nigdzie sensownie przebić? Przeraża mnie trochę ten czołg, wiecie? No, to zginęliśmy chyba. On tutaj podjechał bez spota, nie? No dobra, kroimy. Kroimy wafli! Mamy akurat farta, bo Gestor ma długie przeładowanie, widzowie. A, już go nie dorwę. Więc nawet jakby tutaj chciał na nas wyjechać, to chwilę to potrwa. Oczywiście może to zrobić drugi raz. I może nas zabić. Czy tam dokonać na nas eliminacji, jak kto woli. Niestety World of Tanks lubi trollować. Odbijanie się od tak papierowego TDK momentami powoduje wielką, wielką frustrację. Dobrze, ten ziomek do mnie dojechał. Super. Tak miało być napisane. Dzięki piękne za Prime'ika. Pierwszy Prime'ik na kanale. Dziękuję ślicznie i zdróweczka życzę. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Bezeta jest spoko. No widzisz, jak się tym gra. Wiesz co? Bezeta moim zdaniem. Moim zdaniem Bezeta jest lepsza. Mniej wkurzające działo definitywnie.
Okej. Okay. Jeszcze żyjemy w tej pozycji, co jest dla nas idealne, bo możemy sobie farmić i uszkodzenia, możemy sobie farmić spota. Chociaż tego spota w tej rundzie tak dużo to nie podfarmiliśmy, przyznaję szczerze. Arta też ma tutaj bicie, więc jest to irytujące. Ja nie wiem, czy ja się nie powinienem cofnąć. Ten szar futur trochę mi śmierdzi tutaj. Że on zaraz jakiś dosiad koński zrobi. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Czy ja mogę się stąd wycofać? No, mogę też przyjąć magazynę kotlorki wtedy. Więc jest to bardzo ryzykowny play w tym momencie. Cofanie się, gdy lorka jest bez spota? No, nie podoba mi się to za bardzo. Póki ten szar futur nie znajdzie wielkich kochonec, żeby po mnie wjechać, to mam wrażenie, że jest dobrze. Oho, chyba kochonec zostały... chyba kochonec wyrosły, widzowie, ale... ale nie w tym kierunku. Bardzo ładny taktyczny traczek. Chłop stoi w miejscu, nic nie może zrobić. A my sobie żyjemy dalej. No i farmimy. Idealny matchmaking dla tego czołgu, definitywnie. Mamy pozycję na wieżę? Mamy, no mieliśmy, bo to już koniec gry. Mieliśmy pozycję na wieżę. Mogliśmy sobie farmić bez żadnego problemu. Szkoda, że ta ostatnia pestka nie weszła, no ale jest okej. Okay. No jaka piękna giereczka tą maszyną, widzowie, na dzień dobry, 600 siadło. Superancko. Jestem bardzo zadowolony, będzie pan zadowolony? Ja jestem. Fuu, jak tam chłopy duszą. Czy ja mogę zachować dzisiaj spokój ducha, jeśli nie denerwować takimi pestkami na przykład? Byłbym mega, mega wdzięczny. Czy mu na nim robisz? Ta, muszę to dokończyć. Muszę to dokończyć, mój drogi. Gdyż to gdzieś ponieważ, już te dziewiątki to pograłem tak po trochu, po macoszemu, delikatnie mówiąc. A chciałbym je przyspidować, jeżeli chodzi o robienie moe, nie? Chciałbym po prostu zrobić te trzy moe i żeby już sobie było. Ale wsteczne to ma tragiczne. Ziomek! Nie bądź małpą, please! Pomógłbym mu z tym E3, ale kurde, widzowie, sobie powinien poradzić. No właśnie, elegancko. Nie pytajcie, skąd wiem, że Katiusza KD. Katiuszka KD! Potężny jak Panzer S100 robi bombę! Proszę bardzo, jaki prezencik dla starego, jak ładnie boczkiem stoi, no super! Ale zbiorę tubę, widzowie. Ale jest zbierane, uff. O nie, jest zajebiście! Pod jakimś dobrym kątem piknąłem? Tak, to jest skarbiec, widzowie, siema, keeper. Nie wytrzymał presji, widzowie, słaba głowa, słaba psycha. A my lecimy z kolejną gierką. My lecimy, kochani, z kolejną gierką. Zdominowaliśmy sobie z okienka całą tę rundę. Wręcz idealnie to dla nas wyszło. Nie mogę narzekać, absolutnie nie. To musi być pewna pestka. To musiała być pewna pestka, tak? Czyli stoimy, mierzymy do końca. Wiemy, że i tak dwóch pestek z tej pozycji prawdopodobnie nie zrobimy. Więc fajnie, że się udało. Jeszcze jedna pestunia Westerfała i to byłoby piękna giereczka. No ładnie to siada, widzowie, dzisiaj. Dzisiaj jest jakiś dzień dominacji tutaj na randomie przez starego. Powiem, że jestem nawet zdziwiony, że te giereczki tak jedna za drugą siadają dobrze. Zrobiliśmy przed chwilą 6200, teraz 7000. No, jest nieźle. Dobrze. To dziewiątym tierem, widzowie, i to dziewiątym tierem. Ale farma dzisiaj, Jezusicku. Oprócz tej gry na kopalniach, której nie było, wiadomka, nie? Ta gra na kopalniach nie istniała.
Szkoda, że nie zrobiliśmy żadnego blinda, ale chyba też nie było w co strzelać. Ale zobaczcie, żadnego killa, nie? Żadnego killa tą BZ-ką nie zrobiliśmy. Haja! Oj, przepraszam, emocji. Ale... Puścisz mnie? Możesz mnie wpuścić? No chciałbym podjechać. To jest pod kątem. Powiem tak. Nienawidzę grać tej mapy w ten sposób. Jest to bardzo obrzydliwe. Nie, nie, nie. Wypieram stąd, ja nie mam spota i dostaję za kogoś tubę. Dobra widzowie. Nie, no nie zagramy tutaj. Nie ma opcji. Dlatego bierzecie HP widzowie na czołgi ciężkie, tak? Dwie pestki za darmo. Wręcz świątecznie momentami. Dobra, ale trzeba to wypocić, bo zobaczcie, mamy dupę, trzech gości. Trzech gości mamy na dupie. No nie no, gdyby ten chłop miał HP, no to grałoby mu się dużo, dużo łatwiej. A że on nie ma HP. Ładuje to 10 lat. Można mu jeszcze rewersa zrobić. Nie no, straszna pomyłka na tym gościu. Olbrzymie błędy widzowie. Mógł zobaczyć tutorial. Którego jeszcze nie zrobiłem w sumie, ale dopiero zrobię. Co się śmiejesz? Co się śmiejesz? A nie moja wina, że jeszcze nie zrobiłem, no. What? Jak on mi to dał? Czy to jakaś bestia jest? Ktoś może tego gościa dziabnąć, czy nie? No dobra. Delikatnie sobie kroimy tutaj oponentów, tak? Jednak nie mam już na tyle HP, żeby próbować tego gościa łapać pestka za pestkę. No nie chcę tego robić. Bardzo ładnie! Bardzo ładnie! Perfekto! Bellissimo! No kurwa pięknie! Co dalej, co dalej, co dalej, co dalej, co dalej, co dalej? Wydaje mi się, że musimy to odkorkować, tak? Elegancko! Super, super widzowie! No wszystko wchodzi! Zoba męska! Słuchaj gościu! Ja jestem teraz w bitwie! Czy ty widzisz, jak ja tutaj się staram zrobić fajną bitewkę dla widza, a ty mi mówisz o mesku? O co chodzi z tym sejfem? No jest to taki evencik nowy w World of Tanks, słuchaj. Otwierasz sobie taki sejfik, nie, ziomeczku? No i możesz stamtąd dostać kredki, możesz stamtąd dostać golda, możesz stamtąd dostać dużo fajnych rzeczy. Jakiegoś venerola można dostać, albo to tylko od Rysia było, to ja teraz to nie wiem. Ciężko powiedzieć. Całkiem to premium, złoto, tak, rezerwy, no rezerwy też mogą, kamuflaże są jeszcze, kamuflaże są przecież, kamuflaże. A, on jest tutaj, MD54, ja go nie widziałem, czy co? Chuj w to. Szkoda, że tak szybko ogarnął tym T-54, bo sekundę później by złapał tubkę. Złapiesz to! Nie złapał tego, kurde! A ja myślałem, że tutaj Kobi robię. No trudno. No nie wjadę po te T-54, nie? Trzeba po E-50, bo jak... przekrosuję i chłop mi da... Chociaż... Tuba, pa! Nie, no nie siadł. No wiedziałem, żeby w niego wjechać. No i teraz co zrobię? Nie mam HP. Wiedziałem, że to przyjmę. A ich jeszcze czterech żyje. No głupie to było moim zdaniem. Aj, z kasztaniem. Trzeba było wjechać po te E50. To był błąd. Słuchajcie, no ten save to jest nic skomplikowanego. Dodatkowy evencik, żeby wyciągnąć fanty. Przeraża mnie to, że to E50 jeszcze żyje.
Ej, a ten nomad może mi stąd piknąć? Nie może chyba, nie? No weź, żeż lataj, typie! Giniemy. Żartowałem. Zobaczy mi włas. Na moim piku ten chłop, jak będę robił sobie sajdzika, zobaczy mi włas. Trudno, ryzyk, fizyk. O, nie ma go. Ej, ci goście są mega uroczy, nie? Tylko to jest klaczej. To jest klaczuwa jakaś. Da mi to? Ale mocny! Noem? No. Nie zginąłem. Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo ładna gra. Znowu kolejna gra dzisiaj tego typu. Ależ tutaj było grubo, widzowie. Ależ było ciekawie. Ajajajaja! Ej, która to już dzisiaj taka gra? To już jest któraś z kolei, nie? Jezus. Założone homonto zostało. Nie no, ale powiem wam, że dobre gierki, jak na 9 tier, tak kilka razy dzisiaj, te 6K, 7K siadło. Jestem mega zadowolony. I tutaj to był jeszcze taki klacz w sumie.